Biorąc pod uwagę wszelkie technikalia, droga, którą pokonała seria Call of Duty, począwszy od Modern Warfare 2019, jest naprawdę imponująca. Na szczególną uwagę zasługuje tu fakt, że firma Activision z ewolucji swojego silnika, stworzonego wyłącznie na potrzeby tej serii gier, a w zasadzie drobnych jej ulepszeń, zrobiła jakże potężny i atrakcyjny element marketingowy. Czy jest to źle w takim razie? Oczywiście, że nie i powiem więcej. Kampania marketingowa, zbudowana wokół najnowszej odsłony tej serii gier, a więc wokół Black Ops 6, jest niezwykle skuteczna. Prawie tak samo skuteczna jak ta, którą Studio DICE przeprowadziło dla Battlefielda 3 przed premierą. Dzieje się tak z jednego prostego powodu. Wraz z zapowiedzią gry otrzymaliśmy nie lanie wody i marketingową papkę, ale konkrety i bezpośredni wgląd w technologiczną ewolucję tej serii gier. Tutaj zauważyć możemy coś ciekawego. Firma Activision od Modern Warfare 2019 przyjęła bardzo sprytną strategię stopniowego dodawania różnych feature'ów, drobnych mechanik lub delikatnych ich zmian, co bardzo skutecznie utrzymuje uwagę graczy. Call of Duty Black Ops 6 jest chyba tego najlepszym przykładem. Okej, tylko co to za konkrety i o co chodzi z tym najlepszym przykładem? Otóż, jak się okazuje, w Black Ops 6 studio Treyarch dokonało sporej ilości istotnych zmian, które będą miały bezpośredni wpływ na tempo i jakość samej rozgrywki. Pierwszą sprawą jest opracowany na nowo system poruszania się postaci, kryjący się pod tajemniczą nazwą Omni-Movement. Czym jest dokładnie i co on zmienia? Jak się okazuje, w Black Ops 6 będziemy mogli sprintować w dowolnym kierunku, a nie tylko do przodu. Na tym materiale zobaczyć możecie, że przytrzymując klawisz odpowiedzialny za sprint, postać z tą samą prędkością porusza się nie tylko do przodu, ale także na boki, a nawet do tyłu. I mało tego, podobnie wygląda sprawa w przypadku skoków typu dive. Widać to dokładnie tutaj. Oraz identycznie wygląda sytuacja w przypadku wślizgów, co z kolei zauważyć możemy w tym miejscu. A jeśli podobnie jak ja zauważyliście, że system ten jest dosyć nienaturalny, bowiem w rzeczywistości człowiek nie sprintuje z tą samą prędkością w każdym kierunku, a tym bardziej jednocześnie trzymając broń i do tego wykonując jakieś kosmiczne akrobacje w powietrzu. To jak przyznaje pośrednio studio Treyarch, system poruszania się postaci wzorowany jest właśnie na filmach akcji i przejaskrawionych ich bohaterach. A to już jak najbardziej moim zdaniem pasuje do serii Black Ops. Jednak na nowym sprintowaniu nie kończą się nowości w Black Ops 6, bowiem kolejną jest naturalnie wyglądające obracanie się postaci w momencie, kiedy leży ona na ziemi. Zobaczcie to małe porównanie. I tutaj mam dla Was małą ciekawostkę. Podobnie wyglądający system zobaczyć mogliśmy kilka lat temu w grze WW3. Świetnie zaimplementowany jest także w grze Out of Action, która robi to w niemal artystyczny sposób. Co interesujące, w Black Ops 6 w podobny sposób jak na ziemi będziemy mogli obracać się także w powietrzu. A jeśli już jesteśmy przy porównaniach do innych gier, to na początku wspomniałem o pewnym podobieństwie do przedpremierowych materiałów i marketingu, jaki firma Electronic Arts zbudowała na potrzeby gry Battlefield 3. O co w tym tak naprawdę chodzi? Materiał, który reklamował i to bardzo skutecznie grę Battlefield 3, zawierał również wyselekcjonowane pewne elementy systemu naturalnego poruszania się postaci, które studio DICE opracowało na potrzeby tej produkcji. Pod względem technologicznym wówczas seria Battlefield, a więc ponad 13 lat temu, pozostawiała daleko w tyle serię Call of Duty i co do tego nie ma wątpliwości. Najciekawsze w tym wszystkim jest jednak to, że Black Ops 6 oferuje rozwiązania, które nie są nowością dla branży gier wideo, ale są nowością dla serii Call of Duty. I na tym właśnie polega cała ta marketingowa sztuczka. Zareklamuj coś tak, aby klienci odnieśli wrażenie, że kupują produkt, który na tym polu jest pionierem. Oczywiście są to moim zdaniem bardzo ciekawe rzeczy i to, że trafiają do gry, uważam za duży plus, a nie minus. Mam tu oczywiście na myśli sam rozwój, a nie ich przydatność w praktyce, bowiem to ocenimy sobie po premierze. Jednak jeśli już jesteśmy w tym miejscu, to mam dla Was kolejną fajną sprawę.
W pewnym ujęciu tego materiału zobaczyć możemy, jak gracz chwyta drugiego gracza i robi z niego prawdziwą, żywą tarczę. Muszę przyznać, że bardzo zaciekawił mnie ten pomysł, ponieważ nie tylko wygląda to efektownie i filmowo, ale wprowadza przy okazji coś nowego, niestandardowego do, wydawałoby się, utartej rozgrywki. Kolejną ciekawą sprawą, która przykuła moją uwagę, jest umiejętność jednoczesnego prowadzenia ognia oraz detonowania ładunków wybuchowych. Zwróćcie na to uwagę w tym ujęciu. Postać w pewnym momencie i co najważniejsze bez przerywania strzelania zaczyna prowadzić ogień, trzymając karbinek w jednej ręce, podczas gdy drugą wyciąga detonator i odpala materiały wybuchowe. Akcja niczym z typowego filmu lat 90. W Black Ops 6 pojawi się także coś, co studio nazwało inteligentnym systemem poruszania się, dla którego inspiracją były popularne gry wyścigowe. O co w tym chodzi dokładnie? Otóż, jak informują twórcy, gracz, jeśli oczywiście będzie chciał, będzie mógł w menu głównym włączyć trzy różne asysty poruszania się postaci. Asystę sprintowania, asystę kucania, a także, jak dobrze rozumiem, asystę pokonywania przeszkód. Oznacza to tyle, że nasza postać będzie mogła automatycznie sprintować, automatycznie kucać, aby przejść przez jakieś niskie przejścia dla przykładu, bądź automatycznie będzie wspinać się na murki czy płoty, a wszystko bez konieczności naciskania dedykowanego klawisza. I tutaj muszę przyznać, że jest to dosyć dziwny pomysł, którego celem jest ułatwienie gry tym mniej doświadczonym graczom i sprawienie, że będzie ona bardziej przystępna. Nie oceniam jednak tego na tym etapie, ponieważ zobaczymy, jak będzie działało to w praktyce. Ciekawostką natomiast jest fakt, że inspiracją dla stworzenia tych asyst były, jak twierdzą deweloperzy, popularne gry wyścigowe. No dobra, brzmi również dla mnie dziwnie. Chodzi generalnie o to, że tak jak w grach wyścigowych gracz może włączyć sobie asystę sterowania, hamowania czy kontroli trakcji, tak w Black Ops 6 będzie mógł on włączyć asystę pokonywania przeszkód dla przykładu. No cóż, jak dla mnie dalej brzmi dziwnie. Jednak kolejną ciekawostką i nowością dla tej serii, już bardziej związaną z grami z gatunku FPS, to nowy system rejestracji trafień. A chodzi dokładnie o ilość osobnych obszarów na ciele postaci, które będą mogły rejestrować obrażenia, jak zademonstrowali deweloperzy. Poprzednie gry tej serii oferowały zaledwie 4 strefy na ciele postaci, natomiast w Black Ops 6 będzie ich aż 9. Dodatkowo, animacja rejestracji trafień oraz śmierci gracza będzie uzależniona od miejsca trafienia. Na potrzeby gry studio nagrało pokaźną ich liczbę, co pośrednio sugerować może, że nie będą one generowane w sposób automatyczny przez system symulowania fizyki i ciała postaci, ale będą odtwarzane z puli dostępnych animacji. Ma to oczywiście swoje plusy, ale także i minusy, bowiem nie zawsze z góry narzucone animacje idealnie wpasują się do konkretnych sytuacji w świecie gry. Dowodem na wykorzystanie tej techniki mogą być te ujęcia z sesji motion capture, na których aktor symuluje otrzymane obrażenia od kul bądź eksplozji. Jest to o tyle dziwne, iż najnowsze systemy, choćby w Unreal Engine, mogą robić to na poziomie symulacji fizyki w samej grze i bez udziału aktorów. Zresztą nie tylko w tym silniku, bowiem system Euphoria firmy Rockstar oferuje to rozwiązanie od wielu już lat. Plusem natomiast jest tu jakość i poziom realizmu tych animacji, które jeśli zostaną dobrze wpasowane, będą prezentować się jednak bardziej autentycznie. Jak to jednak będzie wyglądało finalnie? Zobaczymy. To, co bardzo mi się podoba natomiast, to naturalnie wyglądające wychylanie się naszej postaci zza narożników. Zobaczyć to możecie właśnie na materiale i moim zdaniem jest to chyba jedna z bardziej immersyjnych nowości dla tej serii. Chodzi generalnie o to, że kiedy celując przez przyrządy celownicze podejdziemy do jakiegoś narożnika, nasza postać w sposób bardzo naturalny się zza niego wychyli, a wszystko bez naciskania dedykowanego klawisza. Sama mechanika wychylania się zza narożnika dostępna była także w Modern Warfare 2019, jednak tam musieliśmy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby przykleić się, mówiąc w cudzysłowie, do rogu jakiejś przeszkody czy ściany. Ogólnie działało to tak sobie. Na koniec kilka ciekawostek. W pewnym dosyć krótkim ujęciu, jakie zobaczyć możemy na materiale firmy Activision, zauważymy coś w rodzaju testu eksplozji granatu. W tym miejscu widzimy testową mapę i dwie różne eksplozje. O co w tym tak naprawdę chodzi? O
Otóż jest to mapa, na której deweloperzy testowali tę samą eksplozję, ale na dwóch różnych podłożach, różniących się kolorystyką. Jak zauważyć możecie na pierwszym obszarze tej mapy, powiedzmy piaskowym, kolor dymu i pyłu, jaki powstaje po eksplozji, kolorystycznie odpowiada kolorowi samego podłoża. Podobnie sprawa wygląda na drugim, bardziej skalnym w domyśle szarym obszarze. Jest to więc mapa stworzona z myślą o kolorystycznym dopasowaniu efektów cząsteczkowych. Kolejna ciekawostka to możliwość dostosowania interfejsu podczas rozgrywki. Jest to oczywiście opcja pomyślana o streamerach, którzy chcą być widoczni gdzieś w okienkach, ale jednocześnie nie chcą przysłaniać widoku interfejsu swoim widzom. Dodatkowo, opcja ta może okazać się przydatna dla osób szukających minimalizmu lub bardziej immersyjnych doznań z rozgrywki, bowiem można go dla przykładu całkowicie wyłączyć. Na koniec twórcy przemycili nam kilka ujęć z menu dostosowania broni, które prezentuje się całkiem efektownie moim zdaniem i podoba mi się to lekko rozmyte kolorowe tło. Pokazano nam także menu trybu wieloosobowego. Muszę przyznać, że dosyć mocno zaciekawiła mnie ta prezentacja. O ile poprzednie niewiele różniące się od siebie odsłony Modern Warfare, tak średnio przypadły mi do gustu. Tak, Black Ops 6 jestem mocno zainteresowany. Podsumowując, to czekam i na pewno bardzo chętnie ogram. Dajcie jednak znać, co wy myślicie na ten temat, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.